3, 2, 1, jedziemy! Powoli, spokojnie na początku! Top ich gorący dla nich! Ja mówiłem, że jest tłoczno! Jedziemy! Wszyscy cali, spokojnie! Dziewczyny! No to uwaga! 5, 4, 3, 1. Biegnij, biegnij, ścigaj się! Pierwszy raz jestem na tym cyklu organizowanym tutaj w Trzebini, pierwszy raz, bardzo fajnie impreza zorganizowana, dowiedziałem się z internetu, z Facebooka, no i postanowiłem przyjechać, spróbować swoich sił na dystansie hobby, no na pro niestety, ale jeszcze nie ta forma. Impreza bardzo fajna, naprawdę organizacja super. No cóż dodać, zapraszam wszystkich do uczestnictwa w takich imprezach, bo to tylko na zdrowie wychodzi nam wszystkim. Dużo trudnych miejsc było na trasie? Oj, dużo trudnych miejsc, naprawdę. Trasa przebiegała przez lasy tutaj nasze okoliczne, no i podjazdów, zjazdów, rewelacja, naprawdę. Ale dobrze oznakowana trasa była? Tak, bardzo dobrze oznakowana, nie trzeba było na mapkę patrzeć, wszystko było super zabezpieczone, policja, straż pożarna, były fajne punkty na trasie gastronomiczne, można było sobie coś zjeść, wypić, także super, naprawdę super. To ile pan czasu spędził na trasie? 2 godziny 40 minut. 40. Tak jest. To teraz nadrabiają. Ale powiedziałem, nadrabiają, gdzie to brawa? Czyli w końcu się mogliście poczuć gospodarzami tej imprezy. Dokładnie tak. Bardzo fajna impreza zorganizowana. Cieszy mnie to, że po tylu latach znowu powrót na chrzanowskie, można powiedzieć, i trzebińskie śmieci. Pamiętam, jak jeszcze też pan między innymi próbował i generalnie ogarniał wcześniejsze imprezy, które była chyba przez pana Kryjomskiego były ogarniane, to były ponad, chyba grubo ponad 10 lat temu. Oby takich imprez coraz więcej. Ja też powrót po 3-4 latach chyba przerwy, ale najważniejsze, że aktywnie. Czyli szybka trasa dzisiaj, tak? Bardzo, bardzo szybko, ale cieszy mnie to, że przede wszystkim udało się, że pogoda wytrzymała. Szkoda, że nie do końca byłaby pewno na dekoracjach jeszcze większa frekwencja, ale i tak, mega udana impreza, bardzo dobre, że trasa zorganizowana, bardzo dobre warunki na trasie. Jest szansa, że Bike Atelier Maraton zagości tutaj na ziemi śląskiej i na dłużej? Mam nadzieję, że tak, że jakby powrót pod kątem jednej rzeczy, zarówno takiej imprezy sportowo-rowerowej, gdzie władze dzisiaj zobaczyły, jaka ilość osób przyjechała z całej Polski, spowoduje, że masowo takie imprezy będą tutaj w naszym powiecie będą organizowane. Mhm.